głowie, usiądź sobie wygodnie. Zaczynamy seans pod kurtyną, powiek, aktor na scenie. Rozmyty człowiek, nie złapiesz ostrości, bo ta ostrość się potnie. Pomiędzy światami uwięziony w tej matni, widział to, co innych ludzi drażni. Widział równoległy czas, jak w wyobraźni. Nałożone ciężko odróżnić od prawdy. Karmi się tym, co dawał mu świat. Jeden i drugi łączył to prawdziwy ład. Znajdował odpowiedzi, których inni szukali. Zapisywał całe karty, ciągle był na fali. Miał potencjał, by znaleźć te szczęście. Całe ściany rozpisywał wiersze. Niektórzy mówili, że był nienormalny. Miał w sobie potencjał niedostrzegalny. Wreszcie się spotkał na drodze ją. Coś w sobie miała z obu stron. Prowadziła go w nieznane miejsca. Pokazywała, co to znaczy. Dzięki niej widział wciąż coraz więcej. Był blisko spełnienia, niemalże dostrzegał szczęście. Była ostatnim elementem, by zetrzeć granicę pomiędzy fikcją a prawdziwym życiem. Łączyła dwa światy, ogniwo układanki. 100% realna, 100% wyobraźni. Burzowe chmury i światło, co drażni. Tak opisywał ją wersach, taka była w jego jaźni. Nagle pada, a nie podąży do czerni. Miał w sobie to ciało uchronić go od cerni. Pojawił się mrok i zacisnął pięści. Jego związał strach, ją w dach ponieśli. Zarzmił sukienkę, położył nóż na gardle. Wszystkich tych wydarzeń to było chyba realne. Słyszał krzyki, ile gdzieś tam podrali. Oddali mu wzrok, ale język związali. Czy gotów by był postawić życie na szali? Zapłacić za kogoś wartość tej samej sali. Czy to jest naprawdę, czy obraz wyobraźni? Nie mógł tego dostrzec, było to niedostrzegalne. A kiedy zamilkną, gdy wyciągnie broń, ostatnia kartka, która padła mu w dłoń. Ostatnie słowa na ostatnie ze stron. To koniec i nikt nie wyjdzie stąd.